Dla Pawła Chmielewskiego mam prośbę o to, żeby opowiedział jeszcze trochę o samym przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia, czyli o arcybiskupie Pali, a konkretnie o jego wypowiedzi sprzed bodajże miesiąca, kiedy to raczył był wspomnieć o tym, że jest przeciwko zmienianiu ustawy dopuszczającej aborcję we Włoszech. Myślę, że to jest szokujące dla polskich katolików cały czas, że człowiek stojący na czele właśnie Papieskiej Akademii Życia, w momencie, w którym my jako katolicy na całym świecie bijemy się o to, aby nie wolno było mordować dzieci nienarodzonych. W Polsce 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny podejmuje taką decyzję w dniu, w którym Kościół wspomina świętego Jana Pawła II i w sposób umyślny jest to tego dnia właśnie przygotowywane, aby podkreślić papieskie nauczanie. Wiemy, że ta reakcja polskiego państwa wywołała lawinę, że chociażby w Stanach Zjednoczonych w tej chwili też można już w poszczególnych stanach zakazywać aborcji i niektórzy przedstawiciele tych stanów już takie odpowiednie rozporządzenia podpisują. Natomiast na czele Papieskiej Akademii Życia stoi człowiek, który uważa, że aborcja jest elementem prawa państwowego, którego nie należy ruszać. Jak do tego doszło, Pawle? To pierwsza kwestia. A druga, to czy w Watykanie rzeczywiście następuje proces dewoitylizacji, jeżeli chodzi o nauczanie moralne? I czy dostrzegasz go również w polskich mediach, które powołują się na swoją własną katolickość? Bo wiem, że komentowałeś niedawno w swoim programie wywiad, którego udzielił autor książki Bielmo Tygodnikowi Powszechnemu. To jest trochę inny aspekt dewoitylizacji, prawda? Ale mający chyba to samo na celu. Myślę, że nie ma sensu zajmować się postacią arcybiskupa Vincenzo Pali z tej przyczyny, że on nie realizuje żadnej własnej agendy, nie jest pomysłodawcą tego, co robi w Papieskiej Akademii Życia, bo pomysłodawcą jest po prostu sam papież Franciszek. Wydaje mi się, że Ojciec Święty postanowił uczynić z Papieskiej Akademii Życia taką eksperymentalną, synodalną agendę, która ma być miejscem, gdzie katolicy spotykają się z niekatolikami wszelkiej maści i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czyli jak będzie w praktyce działał ten właśnie duch powszechnego braterstwa w jednej z katolickich instytucji. No jak to wygląda? Widzimy, przecież Papieska Akademia Życia nie tylko podważa właśnie nauczanie Kościoła na temat legalności mordowania dzieci nienarodzonych, ale próbuje także zalegalizować antykoncepcję, a więc znowu działać wbrew nauczaniu Kościoła. No tak to się po prostu właśnie dzieje, gdy synodalnie dyskutujemy z każdym i nie wsłuchujemy się w głos Ducha Świętego, tak jak mówił poprzez tradycję, tylko bluźnierczo w istocie szukamy głosu Ducha Świętego w głosie ateistów, niewierzących, aborcjonistów i tak dalej. A więc to, co robi Papieska Akademia Życia, jest emanacją pewnej czołowej idei samego papieża Franciszka, którą przecież krzewi także nie w innych miejscach, choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie twierdzi, że Joseph Biden ma być dobrym katolikiem, prawda? Mimo że na skutek jego czynów wiele dzieci nienarodzonych jest mordowanych, papież Franciszek uważa po prostu i myślę, że cała jezuicka klika, która go otacza, że należy zrobić to, co zrobiła rewolucja francuska, czyli radykalnie i kategorycznie oddzielić nauczanie Kościoła Świętego od państwa, od prawa państwowego, ale tylko tam, gdzie to jest wygodne. Bo zauważmy, że o ile papież Franciszek rzeczywiście neguje możliwość wpływania przez naukę katolicką choćby na ochronę życia, no to nie neguje już możliwości wpływania nauki katolickiej, tak jak on sam ją definiuje, na kwestie ekologiczne. Prawda? Na przykład tutaj jest zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby Kościół, tak jak on oczywiście definiuje jego nauczanie, wpływał na to, jak postępują państwa. Widzimy tutaj hipokryzję bardzo poważną, ale myślę, że jest to summa summarum, no, dążność do tego, żeby czynić Kościół katolicki jedną z kart w talii pewnej grupy międzynarodowej, która stara się ustanowić nowy światowy ład, tak żeby już nigdy nie było wojen. Długo by o tym mówić, także nie chcę już do tego nawiązywać, ale podsumowując, to nie arcybiskup Palia jest problemem, to pewna idea, która przyświeca papieżowi Franciszkowi, gdy idzie o relacje między prawem kościelnym a prawem państwowym. Natomiast gdy idzie o tę dewoitylizację, ona oczywiście postępuje bardzo mocno w samej Stolicy Apostolskiej, to jest zrozumiałe, bo wiadomo, że święty Jan Paweł II no, ma też z perspektywy konserwatywnej i tradycjonalistycznej pewne ciemne strony, bym powiedział, gdy idzie o jego działalność na rzecz dialogu międzyreligijnego. To w Polsce o tym mało mówimy, ale na Zachodzie to było przez długie lata często komentowane.
zdecydowane, natomiast gdy idzie o kwestię cywilizacji życia, tutaj niewątpliwie Jan Paweł II był zdecydowanym obrońcą katolickich zasad i jako taki po prostu przeszkadza, no bo jako ten, który upomina się właśnie, aby katolickie nauczanie wpływało dalej na to, jak stanowione jest prawo państwowe, no i z kimś, kogo należy usunąć, prawda? I myślę, że to przyświeca nie tylko tym działaniom wewnątrzkościelnym gdzieś w Watykanie, ale to przyświeca także wielu polskim laicyzatorom, takim właśnie jak prawdopodobnie pan Marcin Gutowski, albo w każdym razie środowisko, które go otacza, którzy teraz pod tym szyldem Bielma próbują niszczyć autorytet świętego Jana Pawła II, robiąc to w sposób głęboko manipulacyjny, bo gdy wczytamy się w to wszystkie zarzuty, które są stawiane Janowi Pawłowi II, no to słyszymy, że Jan Paweł II wiedział o wszystkich pedofilach w Kościele i ich świadomie popierał dla dobra instytucji, w ogóle nie interesowało go dobro ofiar, tylko i wyłącznie dobro instytucji. Tak brzmi ta bardzo mocna teza, ale gdy spojrzymy na argumenty, którymi posługują się ci, którzy taką tezę stawiają, okaże się, że ani jeden z argumentów, jakie przytaczają, nie jest pewny. To znaczy, wszystko to są tylko przypuszczenia, odwołania się do opinii tego czy innego dziennikarza, albo po prostu stwierdzenie, no tak musiało być, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej, prawda? Więc tak ta operacja jest prowadzona, ale ona jest szalenie skuteczna. Jest szalenie skuteczna, bo myślę, że dzisiaj, zwłaszcza społeczności młodych polskich katolików, nie można już autorytatywnie odwoływać się do świętego Jana Pawła II. Kto to robi, ten skazany jest na retoryczne niepowodzenie. Sam obserwuję, że wielu młodych katolików o wiele chętniej odwołuje się albo do autorytetu Benedykta XVI, albo do autorytetu papieży przedsoborowych, Jana Pawła II po prostu pomijając, bo jest, przepraszam, skompromitowany medialnie i społecznie. Także ta operacja dewojtylizacji, która jest w Polsce prowadzona, a także częściowo w Watykanie, no po prostu przynosi swoje skutki, czego oczywiście owocem musi być załamanie autorytetu społecznego Kościoła katolickiego w Polsce, bo niestety do tego się w Polsce doprowadziliśmy przez ostatnie lat kilkadziesiąt, że polscy biskupi, jakim zabrać Jana Pawła II, to nie mają nic do powiedzenia, prawda? I teraz to właśnie widzimy w debacie ogólnokościelnej, gdy Jan Paweł II nie jest już modny w Watykanie, to Polacy nie wiedzą, co mają mówić, prawda? I są gdzieś na marginesie tej światowej debaty. I tak bym to krótko określił.